Mieszkańcy często pytają o to, co dzieje się z tym biurowcem, który znajduje się na ulicy Towarowej. To ważne miejsce dla naszych przedsiębiorców. Ono stanie się ważne w momencie, kiedy już ta inwestycja zostanie uruchomiona, ale prace są bardzo zaawansowane. W tym budynku będzie się mieściła siedziba Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, czyli miejsca, gdzie tworzą się różnego rodzaju innowacje związane z przedsiębiorczością. Jest to instytucja współpracująca z wyższymi uczelniami, czyli działająca w zakresie nowoczesnych technologii, konsultacji naukowych ważnych dla naszego miasta. Ale druga bardzo ważna funkcja, która będzie w tym budynku, to inkubator przedsiębiorczości. To miejsce, gdzie będą mogli się spotykać i doświadczeni przedsiębiorcy, i ci, którzy rozpoczynają swoją działalność, czyli uruchamiają tak zwane startupy. Tamto miejsce już po stworzeniu będzie szansą na to, żeby można było mieć zorganizowany proces konsultacji, pomocy w uzyskiwaniu środków unijnych, w konsultacjach związanych i z technologiami właśnie, ale też związanymi z całą tą obsługą przedsiębiorczości. Ten budynek już w tej chwili jest w 65% zrealizowany, ta przebudowa, która tam ma miejsce, i wiosną przyszłego roku powinien być już gotowy, ze zmienioną elewacją, więc zupełnie inaczej też wyglądający w tej miejskiej przestrzeni, na pewno będzie dużo bardziej atrakcyjny. Ale zanim budynek zostanie uruchomiony, to trwają też przygotowania, taki konkurs właśnie dla chętnych biorących udział w tym inkubatorze. Za chwilę powinny być ogłoszone warunki tego konkursu. On zostanie rozstrzygnięty w pierwszym kwartale przyszłego roku, tak żeby wiosną już nowe firmy mogły właśnie wejść do tego budynku i rozpocząć swoje działanie. Mamy nadzieję, że z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.